Dziennik informacyjny telewizji Dami Legnica codziennie od poniedziałku do piątku. Premierowe wydanie Sieć Wektra, godzina 17.20. Telewizja Łużyce, godzina 18.20. Serdecznie zapraszamy. Szóstego kwietnia w piątek wita Państwa Marzena Machniak i zapraszam na informacje legnickiej telewizji Dami. A dziś powiemy o nowych możliwościach zawodowych dla niepełnosprawnych oraz o tym, jak walczono o występ na majowych juwenaliach. Zespół szkół elektryczno-mechanicznych w Legnicy przygotował 8. gimnazjalną bitwę Energopasja. W zmaganiach wzięło udział 5 drużyn. Były prezentacje artystyczne i zadania w terenie. Drużyny podczas prezentacji skupiały się na pokazaniu scenki lub bohatera walczącego o niepodległość. Prezentowano też różne elementy kulturowe, jak stroje, zwyczaje, taniec czy śpiew. Tegoroczna tematyka bitwy Energopasja była ściśle związana z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Młodzi ludzie przygotowali bardzo urozmaicone prezentacje. Jak mówią, praca nad nimi była długa i niełatwa. Efekt jednak to dla wielu z nich duma i zaszczyt. Pokazywaliśmy historię Jana Paderewskiego z prezydentem Wilsonem, czyli osobą, która bardzo przyczyniła się do tego, żeby Polska, którą ja zagrałam, była w końcu niepodległa. I pokazaliśmy, jak dwójka ludzi miała ogromny wpływ na to, żeby Polska mogła odzyskać niepodległość. Rolę Polski, to chyba ta najważniejsza rola. Bardzo się stresowałam, jak już mówiłam, ale jestem bardzo szczęśliwa, że miałam tą rolę i że mogłam się w nią wcielić. Jestem też z tego dumna. Poza prezentacjami w zespole szkół na uczestników czekały działania w terenie. To pozwoli młodym ludziom poznać wiele postaci, które przewijały się na przestrzeni lat, począwszy od czasów henrykowskich. Odszukanie czegoś, zmierzenie, policzenie, bo będzie też zadanie matematyczne, będą musieli odwiedzić Muzeum Miedzi, które z nami zawsze współpracuje. Odwiedzą również Urząd Miasta, gdzie dostaną jedno z zadań. Odwiedzą katedry, gdzie znajdują się rzeczy związane również z naszą historią. Bitwa Energopasja i poszczególne jej etapy pozwalają za każdym razem zebrać punkty i wyłonić najlepszych, którzy zdobywają szereg nagród. Powiat Legnicki i Złotoryjski oraz miasto Legnica podpisały umowę partnerską w realizacji projektu, który pozwoli ponad 300 osobom niepełnosprawnym wyjść z domów, udoskonalić się zawodowo i ułatwić znalezienie pracy. Działania rozpoczną się od maja tego roku, a skończą w 2020. Niepełnosprawni z terenu powiatu legnickiego i złotoryjskiego oraz miasta Legnica mają szansę udziału w projekcie, który przewiduje ich uaktywnienie zawodowe. Pieniądze pozyskane zostały z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. To będzie prawie 335 osób zaktywizowanych i jestem przekonany, że taki cel, który sobie założyliśmy, że 230 osób będzie uaktywnionych i aktywnie będzie poszukiwać pracy, a około 40 osób będzie zatrudnionych. Warsztat terapii zajęciowej w Złotoryi zostanie zmodernizowany, a Zakład Aktywności Zawodowej, pomimo tego, że już jest największy na Dolnym Śląsku, zwiększy swoje zatrudnienie. Projekt w imieniu wszystkich partnerów będzie realizowała Fundacja Ekonomii Społecznej. Wartość całego projektu to ponad 10 milionów 760 tysięcy złotych, z czego dotacja to 9 milionów 142 tysiące złotych. Wyrażamy swoje zadowolenie, że możemy uczestniczyć jako miasto w tym projekcie i że możemy taką ofertę skierować do uczestników zajęć warsztatów terapii zajęciowej, ale generalnie osób niepełnosprawnych.
I tutaj organizacja tego wszystkiego, bo za tym się kryje szereg czynności organizacyjnych. W ramach projektu osoby, które zgłoszą swój udział, będą miały zapewniony codzienny dojazd, bezpłatne szkolenia i kursy, pośrednictwo pracy oraz płatny 3-miesięczny staż zawodowy. Projekt rusza 1 maja tego roku. Wtedy ruszamy z naborem, ze szkoleniami. W przeciągu tygodnia najpierw spotkamy się jeszcze z kierownikami warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, czyli tych jednostek, które już działają. Natomiast nie wykluczamy też i nikogo nie będziemy wykluczać, bo tego dotyczy projekt. Jeżeli osoby za pośrednictwem mediów, jak i akcji reklamowej, która ruszy, same się zjawią i przyjdą, które nie są pod opieką tych jednostek. Chętni do udziału w projekcie powinni zgłaszać się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starostwie Powiatowym w Legnicy lub w Złotorii lub w Urzędzie Miasta w Legnicy. Szereg działań w ramach projektu przyda się szczególnie tym, którzy nie pracują lub znajdują się w niekorzystnej sytuacji finansowej, a są osobami niepełnosprawnymi. Znany aktor Olgierd Łukaszewicz wziął udział w otwartym spotkaniu z legniczanami w ramach latającego Uniwersytetu KOT. Tematem dyskusji było wyjście Polski z Unii Europejskiej, a dokładnie sprzeciw aktora przeciw polexitowi. 18. Olgierd Łukaszewicz mówił w naszym mieście o możliwym wyjściu Polski z Unii Europejskiej, na co aktor kategorycznie się nie zgadza. Jednocześnie założył swoją fundację, która zajmuje się uświadamianiem Polaków, że są obywatelami Europy. Ja wierzę w tę koncepcję Unii Europejskiej i chcę oddać jej wszystkie siły, ile jeszcze mi starczy, a jestem starszym panem. Było to spotkanie w ramach latającego Uniwersytetu Komitetu Obrony Demokracji. Spotkanie to nazwaliśmy Europo Kochajmy się, ponieważ Olgierd jest taką twarzą prounijnej idei. Znaczy, czego oczekuję? Oczekuję tego, że zaczniemy wszyscy jako świadomi obywatele bronić obecności Polski w Europie, ponieważ jest to olbrzymie zagrożenie. Zainteresowanie spotkaniem może świadczyć o tym, iż jest więcej osób, które ma podobne obawy jak Olgierd Łukaszewicz. Należę do pokolenia, które niestety pamięta jeszcze kolejki na granicach, pamięta ile dobrego dzięki Unii Europejskiej zyskaliśmy. To dzięki między innymi pieniądzom unijnym, Legnicka Starówka, ale też wiele polskich miast odzyskało dawny blask i nie wyobrażam sobie, że jakiekolwiek rządy chciałyby dążyć do tego, aby Polska z tej Unii Europejskiej wyszła. Przypomnijmy, że latający uniwersytet działa w Legnicy od lutego 2016 roku. Jego pierwszym gościem był profesor Aleksander Labuda. W Akademiku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Witelona odbył się trzeci przegląd muzyczny. Wzięło w nim udział 6 wykonawców, a 3 z nich wystąpi na majowych juwenaliach. Jurorzy w konkursie mieli nie lada orzech do zgryzienia. Artyści prezentowali różne style, a w dodatku byli i soliści, i pełne zespoły. Nie było zespołu, który by odstawał. Widać, że są to zespoły, które grają ze sobą, są zgrane. No i prezentują bardzo różne style. Może brzmieniowo niektóre jeszcze muszą troszeczkę popracować. No i tutaj rolą naszą było ocenić, które to są zespoły. Zgłosiły się różne zespoły muzyczne oraz wykonawcy. Nagrodą główną jest pierwsze miejsce, jest to nagroda pieniężna 1000 zł, drugie miejsce 500 i trzecie miejsce 200. Również pierwsze trzy zespoły, które wygrają bądź wykonawcy, zagrają na legnickich juwenaliach. Pierwsze miejsce w konkursie dzięki decyzji jury oraz głosom publiczności zajął zespół Metalion. Na jakieś tam wielkie sukcesy to nigdy nie można liczyć, bo się można rozczarować, ale o co chodzi? Juwenalia są praktycznie drugą największą imprezą w Legnicy, jaka jest organizowana zaraz po dniach Legnicy. I to jest taki chochlik w tym, żeby przed taką dużą publicznością wystąpić. Na spore wyróżnienie zasłużył również solista, dodatkowo multiinstrumentalista Łukasz Kindel. Buduje beat od zera, nie ma tam żadnych z tyłu jakichś playbacków czy czegokolwiek, tak? Na gitarze robię i partie gitarowe, i perkusyjne, i prowadzę wokal główny, i robię chórki, robię beatbox. Tam jest z tego masa różnych rzeczy, do tego dochodzą efekty gitarowe i różne pogłosy.
Jest dużo rzeczy do ogarnięcia na scenie, ale sprawia mi to wielką satysfakcję. To właśnie zespół Metalion, Łukasz oraz zespół Rail, który zajął trzecie miejsce, zagrają na tegorocznych juwenaliach. W piątkowym wydaniu informacji Legnickiej Telewizji Dami to już wszystko. Dziękuję za uwagę. W imieniu Mateusza Bęsza zapraszam jeszcze na prognozę pogody. Do zobaczenia.